Jestem absolwentem Akademii Bialskiej imienia Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Studiowałem na kierunku fizjoterapia i dzisiaj otrzymałem dyplom ukończenia studiów. Ja jestem ogólnie bardzo zadowolony. 5 lat minęło bardzo szybko. Najważniejsze rzeczy, z których można było czerpać jak najwięcej, to bardzo wykształcona kadra, która głównie składa się z praktyków wykonujących dany zawód. I od nich mogliśmy zdobywać jak najświeższą wiedzę, która jest cały czas aktualizowana zgodnie z najnowszymi wytycznymi. Dodatkowo otrzymaliśmy kursy, które były finansowane dla najlepszej grupy studentów i dzięki nim łatwiej nam jest wejść po prostu w zawód i myślę, że jest to pewnego rodzaju krok dalej od innych studentów, którzy również kończą kierunek po 5 latach. Ten kierunek. Polecam bardzo, szczególnie dla osób, które są empatyczne i dla osób, które chcą pomagać innym. Myślę, że to jest wspaniała rzecz, darować komuś nowy stan funkcjonalny, dzięki któremu będzie mógł wdrożyć się w życie codzienne i wrócić do pełnej funkcji. Ja ogólnie jestem z Białej Podlaskiej, także dla mnie pomogło. Z tego względu, że nie musiałem wyjeżdżać nigdzie daleko. Na początku wahałem się co do wyboru uczelni, ale po 5 latach mogę śmiało stwierdzić, że to był najlepszy wybór, jaki mogłem dokonać co do wyboru studiów i uczelni. Także jestem bardzo zadowolony, a umiejscowienie jest dla mnie idealne. Przed chwilą żegnaliśmy kolejny rocznik absolwentów fizjoterapii, którzy studiowali w naszej uczelni przez ostatnie 3 lata. Bardzo nam jest miło, że studenci w swoich wypowiedziach tak dobrze wyrażali się na temat uczelni, na temat osób, z którymi miały zajęcia. Wdzięczność osób, dla których poświęcaliśmy się przez ostatnie lata, jest czymś bardzo, bardzo ważnym dla nas. Pełnimy misję kształcenia młodzieży w naszym regionie. A ta młodzież, po tym co usłyszałem, po tym jak zobaczyłem ich świetne rezultaty, świetne oceny, jest rzeczywiście młodzieżą wykształconą bardzo dobrze i jest duża radość, że w dalszej swojej pracy zawodowej będzie ta młodzież sławiła imię Akademii Bialskiej, bo przecież tutaj zdobyła to wykształcenie. Dla nas w Akademii Bialskiej niesłychanie ważne są kierunki medyczne, dlatego że społeczeństwo potrzebuje pielęgniarek, położnych, potrzebuje fizjoterapeutów, potrzebuje ratowników medycznych. My jesteśmy stąd i jesteśmy dla tego społeczeństwa, kształcimy dla tego społeczeństwa, a więc staramy się to robić jak najlepiej i staramy się te kierunki rozwijać. Były dzisiaj chwilę wzruszenia i to takiego głębokiego wzruszenia, kiedy rzeczywiście jedna z pań magister absolwentek powiedziała, że uczelnia to jest wspólnota. To jest wspólnota ludzi, którzy są ze sobą, którzy tą uczelnię tworzą poprzez chęć studiowania, poprzez chęć uczenia, poprzez organizację tej całej pracy edukacyjnej. To bardzo mądre słowa, chociaż osoba jest bardzo młoda, ale już dostrzega to, że we wspólnocie, we wspólnym działaniu, w zaufaniu kryje się wielki potencjał, wielka siła. Bardzo mnie to wzruszyło dzisiaj. Jestem absolwentką fizjoterapii na uczelni Akademii Bialskiej Białej Podlaskiej. Przede wszystkim bardzo chciałam przyjść na fizjoterapię, ponieważ bardzo lubię pracować z ludźmi i na samym początku podobał mi się ten kierunek i było to moim marzeniem. Zdobyłam duże doświadczenie praktyczne, bardzo mi się podobały nasze praktyki w szpitalu, w różnych miejscówkach, które również mogliśmy wybrać sami. Bardzo mi się spodobały. I dziękuję za kursy, które mogliśmy odbyć dzięki naszej uczelni. Zdobyłam nowych przyjaciół i znajomości. Miejsce bardzo polecam, ponieważ ja sama przyjechałam z Ukrainy i to miejsce znajduje się blisko granicy, więc gdyby ktoś chciał też wrócić do domu albo do Białorusi, jak ktoś jest, albo z Ukrainy, to jest bardzo blisko. Ogólnie mi tutaj bardzo się podobało, jest bardzo dobra atmosfera, są dobrzy wykładowcy, dobrzy
ludzie i pracownicy. Dzisiaj odbyło się pierwszy raz w historii naszej uczelni uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom kierunku fizjoterapia, bo takie uroczyste wręczenia odbywają się na kierunku pielęgniarstwo, ale z inicjatywy Krajowej Izby Fizjoterapeutów w tym roku pierwszy raz podjęliśmy takie działanie. W roku 2022-2023 absolutorium uzyskało 22 studentów. To nie wszyscy z tego rocznika, bo 3 osoby jeszcze podejdą do egzaminów dyplomowych w drugim terminie z, wiadomo, tak, z przyczyn osobistych. Emocji zawsze bardzo dużo, bo my, tak jak zresztą przedstawicielka studentów powiedziała, tak, traktujemy studentów z imienia, nazwiska, a nie po numerach albumów. Się wszyscy znamy, staramy się utrzymywać takie dobre relacje ze studentami, oczywiście nie koleżeńskie, tak, ale takie pozytywne, tak, takie bardzo, bardzo ludzkie. I tak staramy się kształcić studentów na takich dobrych fizjoterapeutów empatycznych, takich, którzy potrafią zrozumieć drugą osobę. Fizjoterapeuta to samodzielny zawód medyczny, to bardzo wymagający zawód. Ja troszeczkę straszę studentów pierwszego dnia podczas dnia adaptacyjnego, bo zawsze im mówię, że wybraliście bardzo odpowiedzialny kierunek, tak? Bo pracujecie z człowiekiem. Człowieka możecie naprawić, ale możecie też mu zrobić krzywdę. Tej krzywdy nie zakładamy, więc przez tych 5 lat kształcimy najlepiej jak potrafimy i, no i staramy się, żeby ci nasi absolwenci wychodzili z podniesioną głową, a my, żebyśmy byli z nich dumni. Z bardzo dobrymi ocenami z egzaminu dyplomowego, z ostatecznym wynikiem studiów powyżej 4,5, mieliśmy 8 studentów. Jest to duży odsetek, tym bardziej przy tak dość niedużej grupie, nie chcę powiedzieć nielicznej, ja to nazywam wybraną grupą. Wybraną grupą w uczelni, grupą fizjoterapeutów, z którymi się bardzo utożsamiam. Ja ze swojej strony chciałabym pogratulować wszystkim absolwentom, tym, którzy dotrwali, bo zaczynało troszeczkę więcej osób, no ale wiadomo, tak, studia nie są dla wszystkich, nie wszyscy muszą je skończyć, niektórzy z tych studiów rezygnują, ale ci dokończyli te studia, wyszli z, też chcę podkreślić, z licznymi uprawnieniami, tak, bo podczas kształcenia nasi studenci mieli możliwość uczestniczenia w szkoleniach, kursach, finansowanych z projektów, ze środków zewnętrznych i wychodzą z bardzo bogatą teczką i mogą śmiało szukać pracy i myślę, że ta praca na nich czeka. Nie muszą się już doszkalać, nie muszą na dzień dobry, oczywiście fizjoterapeuta doszkala się przez całe życie, ale wychodzą z dodatkowymi uprawnieniami, które pomogą im dobrze wystartować w pracy, w zawodzie. Podczas przemówienia reprezentantki studentów, absolwentów, pani magister Anety Więsek, łzy się gdzieś tam pojawiły, dlatego że, tak jak powiedziałam, my się wszyscy znamy, tak? My staraliśmy się otwierać te drzwi do pokoju 208-209 w budynku, w którym mieści się zakład fizjoterapii i być w różnych momentach ze studentami, tych gorszych i tych lepszych, tak? I to sobie szczególnie cenię, tak? Że studenci nie boją się przyjść do nas wtedy, kiedy jest źle, ale też potrafią przyjść do nas wtedy, kiedy dzieje się bardzo dobrze i chcą się z nami tymi pozytywnymi emocjami podzielić. Więc zapraszamy na fizjoterapię do Akademii Bialskiej imienia Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Pochodzę z Łęcznej i jestem absolwentem 5 roku fizjoterapii na Akademii Bialskiej imienia Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Same studia dały mi na pewno doświadczenie znajomych, których poznałem w trakcie trwania studiów, niezapomnianą przygodę z nimi związaną, no i oczywiście kontakty. Dzięki poznanym wykładowcom i nie tylko, poznałem też doktorów, specjalistów ze świata fizjoterapii, z którymi na pewno utrzymam kontakt. No i jeżeli będę miał pacjentów z problemami, to zawsze będę mógł zapytać się takiego wykładowcy, specjalisty i jeżeli pomoc im będzie potrzebna, to może dzięki właśnie kontaktom utrzymają. Zawsze szybciej, prawda? Zawsze, kiedy wiadomość została napisana, nawet na drugi dzień zawsze była odpowiedź, czasami to nawet była kwestia godzin.
dobry przepływ informacji oraz wykształcona kadra pracowników. Jak najbardziej polecam Akademię Bialską ze względu na niesamowitą przygodę, jakiej możecie tutaj doświadczyć, i na pewno ze względu na samych ludzi tutaj znajdujących się, jacy was będą otaczać. To oni głównie kształtują was jako przyszłych ludzi i to oni będą odgrywać na was taki piedestał. Dzięki niemu będziecie wiedzieli, jak się zachowywać w przyszłości.